Dzień dobry, kochani, w kolejnym vlogu. Ja sobie przygotowałam kaweczkę. Tosi nie ma. Tosia pojechała z Wojtkiem do babci, więc mam wolną chatę. I stwierdziłam, że jeżeli mam wolną chwilę i nie mam tutaj krzyczącej i śpiewającej Tosi wokół siebie, to nagram wam jakiegoś takiego vloga pogadankowego. Pod ostatnim też vlogiem o kosmetykach moich prosiłam was, żebyście pisali mi w komentarzach, jaki film, jeżeli taki typ vloga wam się podoba, jaki film chcielibyście kolejny zobaczyć. No i najwięcej chyba komentarzy było a propos pokazania kosmetyków kolorowych. Dlatego przygotowałam tutaj kosmetyki, lusterko, myślę, że przecież was się pomaluję, bo jestem bez makijażu. No to zaczynamy. Przygotowałam sobie tutaj taką nawet lampę. Hops. Żeby nie było, że wiecie. Ja w ogóle, słuchajcie, tą lampę kupiłam. Ona jest bardzo fajna. Kupiłam ją na jakiejś aukcji z Allegro, naprawdę za jakieś tam marne pieniądze. Do nagrywania stories na Instagramie albo właśnie filmów na YouTubie. Użyłam ją może chyba ze 2-3 razy. Mam tą lampkę, więc sobie zaraz ją tutaj odpalę. O, widzicie? Nawet ładniej. No i jak będzie, jak już ją mamy, to skorzystajmy z niej, żeby się pieniądze nam zwróciły. Chyba w ogóle ona zostanie. Powiem wam, że nawet dzisiaj nagrywałam story na Instagramie i właśnie wrzuciłam sobie tutaj to telefonik w ten łapa, w ten chwytak i było mi o wiele łatwiej. Ja nie wiem, czemu tego wcześniej nie używałam. Nie wiem, schowałam to w ogóle daleko do garderoby. No dobrze, to tyle kwestią wstępu. Mam tutaj kosmetyki. Za bardzo nie wiem, jak tutaj zacząć. Chyba też wam tak posegreguję kosmetyki, jak wtedy tamte z tej szuflady mojej w łazience. Posegreguję je na cienie, posegreguję je na jakieś tam nabłyszczacze, jakieś pudry. Tu mam też pudry. Tu są. Ja ogólnie, słuchajcie, nie mam dużo kosmetyków kolorowych. Lubię się malować i w ogóle ja lubię kogoś malować. Zrobiłam sobie kurs makijażu, wizażu z jakieś 2-3 lata temu. Miałam nawet pomysł, żeby coś działać pod tym kątem. Natomiast zrezygnowałam, słuchajcie, z tego. Zaraz wam powiem dlaczego. Zrezygnowałam z tego, dlatego że w naszej edycji Olivia ze Ślubu od pierwszego wejrzenia, no jakby była właśnie kojarzona z wizażem, z makijażami i tak dalej, i stwierdziłam, że ja już nie chcę iść w tą samą stronę, bo jeżeli ona pierwsza o tym powiedziała i ją tak przedstawiono w programie i potem na jej profilu było dużo makijaży łączono ją zawsze z tym makijażem, no to nie chciałam też robić tego samego, żeby nie było, że ściągam coś tam i w ogóle, więc stwierdziłam, że odbijam od tego i ten kurs przydał mi się dla samej siebie, bo ja bardzo lubię siebie malować i lubię też malować moje koleżanki zawsze w Łodzi, tak samo jak czesałam, tak samo malowałam na różne imprezy, wyjścia specjalne, do mnie przyjeżdżały siostry tych moich przyjaciółek, matki, ciotki w ogóle, więc lubiłam to robić i faktycznie chyba gdzieś tam umiem to robić. Teraz robię tego mniej, bo po prostu wszystkie moje przyjaciółki i najbliższe koleżanki zostały w Łodzi. A te w Krakowie chodzą do po prostu salonów się malować, więc jakby nigdy też... Nie, w Krakowie nie malowałam chyba nikogo, nie malowałam. Dobrze, czy ja już wszystko wyjęłam? I tak, powiem wam, że jak sobie oglądałam takie vlogi na YouTubie innych tam youtuberek, no to one naprawdę miały pokaźną kolekcję tych kosmetyków. Ja natomiast nie mam. I dlaczego nie mam? Powiem wam to samo, co mówiłam wam w tamtym filmiku. Nie lubię gromadzić rzeczy, których wiem, że nie wykorzystam. Ja i tak myślę, że mam... Może nie. Bez przesady. Ja mam normalną ilość. Zawsze mi się to podobało, że wiecie, te youtuberki, które otwierają szuflady, w tych szufladach mają pełno cieni, szminek i tak dalej, ale zastanawiam się, czy one je użyją, dlatego że
No nie wiem, ja jestem osobą, gdzie się codziennie nie maluję jakoś tymi szminkami, tymi cieniami i tak dalej. Wiadomo, że jakieś większe wyjścia to tak, natomiast codziennie mam bardzo delikatny makijaż, więc ja bym nie wykorzystała tego, a to też wiadomo ma datę przydatności i tak dalej, więc no nie wiem. Jakbym miała może wielki dom, piękny, wtedy taki piękną garderobę z takimi półeczkami, wieszaczkami, z taką toaletką, to może by mi się marzyła taka, nie wiem, szuflada z fajnymi, z większą ilością kosmetyków i tak dalej. Natomiast nie mam tej garderoby pięknej, wielkiej, pięknej, takiej, wiecie, instagramowej. Mam jaką mam, z której jestem mega zadowolona i jestem mega wdzięczna za to, naprawdę. Chwała temu, kto to w ogóle wymyślił w tym mieszkaniu za garderobę. Dziękuję. Tu przygotowałam lusterko też, więc chciałabym tak to lusterko mieć tutaj, żeby mówić do Was. Super! No i nawet tu nieźle, tu mnie widać, tu mam lusterko, lusterka nie widać. Czadowo, dobra. Kochani, więc zacznijmy od pudru. Ja, słuchajcie, puder taki wypłynie, używam na naprawdę takie jakieś większe wyjścia. Nie lubię się tym malować, nie czuję potrzeby. Ja raczej mam ciemną karnację, ja się latem opalam na całą zimę. Długo mi się trzyma ta ciemna opalenizna. Więc ja nie potrzebuję się przyciemniać, nie mam jakiejś też niedoskonałości, żeby sobie tym jakoś chcieć bardzo to przykrywać, więc od czasu do czasu używam, nie powiem, że nie. Mam nawet dwa, bo mam, to jest Eveline Cosmetics Wonder Match i mam w dwóch odcieniach, mam 30 i mam 40. 30 jest na zimę, jak mi troszeczkę opalenizna schodzi, a 40 jest na lato. Bardzo ładnie one pachną, bardzo ładnie się mi rozprowadzają, bardzo jestem z nimi zadowolona. Nie są one mocnymi kosmetykami, czyli nie przykrywają mi bardzo jakoś twarzy, nie robią mi maski na twarzy, co jest dla mnie bardzo ważne, więc ja polecam, bardzo lubię. Mam dwa od zeszłego roku, jak nie dłużej, i są. Moim pudrem w kamieniu ulubionym, słuchajcie, jest puder mineralny od Golden Rose. Ja mam numer 204. Nakładam go takim wielkim pędzelkiem. Uwielbiam te pędzle z Eco Tools. Naprawdę, ja mam te pędzle z Eco Tools jakieś 10 lat, jak nie więcej. Myję je raz albo dwa razy w tygodniu i naprawdę dają radę po takim czasie. Ja patrzę, że film ma już 10 minut, a to ma być tylko taki vlog krótki, więc ja nie wiem, wam to wszystko pokażę. Nie wiem, czy będę się malowała, słuchajcie. Nie, w tym vlogu się wam nie będę malowała, bo widzę, że stracę na to bardzo dużo czasu i wam nie pokażę moich kosmetyków, więc malowanie zrobimy po prostu w kolejnym vlogu. Tu mam puder mineralny, drugi z Golden Rose. Ja jego nakładam na... jak zrobię sobie... brązerem tutaj linię, to sobie jakby chcę wyostrzyć tą linię, to nakładam tym pudrem, troszeczkę czołko i troszeczkę nosek. On tak troszeczkę rozświetla bardziej twarz. Też go bardzo lubię. Przystępna cena, więc naprawdę jest bardzo wydajny. Bardzo lubię te kosmetyki od Golden Rose. Jeżeli chodzi o róż, jaki używam obecnie, to jest Revolution Pro od Natalii Siwiec z tej kolekcji. Ja to mam taki róż, taki wiecie, taki bardzo jaśniutki. Bardzo go, też bardzo go lubię, bo on do opalenizny wygląda naprawdę uroczo. Ja go mam, ja go kupiłam zimą. Bardzo wydajny, bo mało go zużyłam, używam go codziennie, więc fajnie. Nie ściera się szybko, pomimo tam, że troszeczkę zawsze gdzieś tam skórka mi się nabłyszczy, to on mi się nie schodzi, nie ściera, jest fajny. Jeżeli chodzi o bronzer, jaki ja używam, jaki ja polecam, to słuchajcie, jest Bahama Mama. To jest w ogóle chyba bardzo kultowy kosmetyk. Chyba wszyscy to mają, naprawdę. Z firmy The Balm. Pamiętam, że jak byłam taką nastolatką, to zawsze chciałam, marzyłam o to, żeby, o tym, żeby sobie kupić ten bronzer, natomiast on był dosyć drogi. Pamiętam, że jak jeszcze nie zarabiałam swoich pieniędzy, to żal mi było pieniędzy na niego. Ale kupiłam go, ja go kupiłam, słuchajcie, z 2 albo 3 lata temu. Używam go również codziennie.
Bardzo wydajny, bardzo fajny, bardzo delikatny w ogóle on jest. Bardzo delikatnym kosmetykiem. Ja uwielbiam. I nie jest on jakoś mocny. Dużo się go też nie nakłada pędzelkiem, bo nie da się. On się tak fajnie, zawsze tak muskam tym pędzelkiem do konturowania twarzy i on tak delikatnie mi zostaje tylko jakby po tą poświatę, nawet kilka razy sobie gdzieś tam muszę przejechać po tej kości policzkowej, żeby było go widać. Dla mnie rewelacyjny, naprawdę. Ja go nie wiem, czy go zamienię kiedykolwiek na coś innego. I jeżeli chodzi o rozświetlacza, no to ja na ten róż, jak już go nałożę, to nakładam rozświetlacz. I to jest tak, czasami to jest taki z Inglota, mineralny, w proszku. Rozświetlę do twarzy i do ciała. Nie mam, słuchajcie, nie mam numerku tutaj. Sfokusuj się. O. Nie mam numerku, więc nie wiem jaki to, ale ja jego mam milion lat. Używam go czasami bardziej na takie wieczory, gdzie wiem, gdzie będą dużo świateł, wesele i tak dalej, to bardziej używam ten. A na co dzień używam, uwaga, uwaga, zrobiony przez siebie, tak. Jakiś czas temu na Instagramie pokazywałam Wam, że miałam trzy, to był chyba bronzer, dwa rozświetlacze, które mi popękały i już miałam je wyrzucać. No i stwierdziłam, no wyrzucam, po co mi to? Ale przypomniałam sobie, że kiedyś, jak byłam na studiach, to ja sobie ratowałam kosmetyki. Jak coś mi upadło, coś się zniszczyło, to nie wyrzucałam, tylko wyciągałam ten dany kosmetyk z tego złotka, sreberka, na miazgę to pruszyłam, dodawałam kilka kropel spirytusu, układałam na nowo, odsączałam bibułką elegancko, to jak wyschło, nadal było do użycia. No i tak zrobiłam. Pomieszałam, słuchajcie, trzy produkty. Nie wiem, czy tutaj będziecie widzieć, jak on się mieni. On jest genialny. Tak podkreśla moją opaleniznę, że stworzyłam dla siebie najlepszy rozświetlacz ever. Nie wiem, co zrobię, jak on mi się skończy. Może, bo nawet nie pamiętam, z jakich trzech kosmetyków to robiłam. Nawet go nie odtworzę. No i wiem, że będę próbowała robić swoje kolejne. To teraz tak, co idziemy dalej? No to teraz pokażę Wam, jakie mam cienie i jakie używam cienie. Mam z Inglota dwie takie paletki. Bardzo je lubię, bo one są te magnetyczne, czyli mogę sobie, jak mi się skończy dany kwadracik, dany kolor, to po prostu usuwam go, kupuję sobie kolejny i wkładam, więc to takie fajne. Wiecie co? Telewizor mi się sam załączył. Trochę creepy chyba. Ja nawet nie wiem, gdzie jest pilot. Chyba mam duchę w domu, wiecie? No okej, okay, jak chcecie pooglądać, jak prezentuję kosmetyki, to zapraszam, ale nie róbcie mi takich numerów, że włączacie mi telewizor, jak nagrywam, bo aż mam gasią skórkę. No dobra. Bardzo lubię te paletki. Słuchajcie, rozstroiło to mnie chyba. Bardzo lubię te paletki właśnie ze względu na to, że mogę sobie co chwilę tam wkładać, wymieniać i tutaj mam takie kolory dosyć, wiecie, no niestandardowe, bo w takich kolorach to raczej mnie nie widzieliście. Ja się nie maluję tak mocno na co dzień. Tu mamy troszeczkę lżejsze już. Mam z Belfastu jeszcze, z moich jednych z pierwszych zakupów, jak tam mieszkałam, czyli słuchajcie, te cienie trzymam już chyba tylko dlatego, że przez sentyment. Ja je kupiłam za pierwszą pensję zarobioną w Belfaście. W Belfaście pracowałam w 2007 roku. To możecie sobie policzyć, ile te cienie mają. To jest taki... Obydwa są pyłkowe. To jest czarny ze złotym pyłkiem. Uwielbiałam sobie robić takie... To był właśnie ten taki okres, kiedy u nas w Polsce zaczął być modny bardzo smokey eye.
I taki turkus, bo każdy, kto mnie zna od takiego liceum, wie, że ja bardzo kochałam kolor turkusowy, więc ja sobie tam robiłam takie delikatne turkusowe gdzieś tam kreseczki, gdzieś tam zawsze sobie ten turkus gdzieś tam wkradłam w makijaż. No, połowę go zużyłam, a on naprawdę był sporo. Nie używałam go dawno, nie wiem, czy cokolwiek jeszcze jestem w stanie z nich zrobić, bo naprawdę minął ogrom czasu, ale mam je. No i zostały mi same paletki. Paletek mam trochę. Powiem Wam, że tak. Zacznę od tej, która jest rozwalona. Ona wygląda tak. To jest paletka z Revolution również. Ja uwielbiam kosmetyki z Revolution. Mam ich dosyć dużo. Kolorów mamy takie. Paletka mi się rozwaliła. Nie mogę jej nigdzie zabierać ze sobą, bo jak wiadomo, w transporcie różne rzeczy mogą mi się zdarzyć. Zresztą tutaj nawet widać, parę razy próbowałam i psuje mi to po prostu cienie. Lubię takie kolory. Lubię w ogóle beże, lubię dużo jak się błyszczy, lubię brokatu sporo, więc to też są kolory takie niecodzienne dla mnie, ale na wyjścia. Ten używałam najczęściej, bo widać zresztą. I taki jeszcze na co dzień bym się pomalowała takim kolorem. Potem, jak jesteśmy już przy Revolution, no to Wam pokażę. Mam taką paletkę. I paletka jest taka. Próbuję Wam tutaj tak, żeby nie było widać lusterka. Bardzo fajne też kolory. Ja w ogóle przepadam za beżami, różami takimi pudrowymi, pastele. Ja tak delikatnie, delikatnie. Ale raczej kolory ziemi. Bardzo lubię. No i ją mam, jestem z niej bardzo zadowolona. Ona jest chyba moim najnowszym zakupem, muszę Wam powiedzieć. Tak, ja ją kupowałam w zeszłym tygodniu. I już używam, jak tutaj wiadomo, użyłam, najczęściej używam koloru Glamour, czyli tego. I używam najbardziej koloru Majestry. Bardzo lubię. O, jeszcze od Revolution mam jeszcze jedną paletkę. Taka malutka paletka przyda mi się na wyjazdy, jak wiecie, my dosyć dużo i często wyjeżdżamy. Więc zamiast zabierania takich wielkich palet albo cieni po prostu po kilka rodzajów, to zabieram ze sobą tą paletkę. Revolution Pro Love Myself. Kolory też takie piaskowe, beżowe, no i z brokatem. Mam też dwie paletki od Eveline. Też lubię kosmetyki bardzo Eveline. Ta paletka jest, słuchajcie, taka dosyć kolorowa. Opakowanie jej wygląda tak. No i jak wiadomo, najbardziej zużyty, mój ulubiony był taki pudrowy róż z brokatem. Nie ma już. A reszta tak delikatnie. Gdzieś tam do kompozycji makijażu dodawałam, widzę, kilka tam kolorów. Mało użyta jest ta paletka. W sumie szkoda. Wiecie co? Chyba zacznę się malować trochę bardziej na co dzień, bo chyba mi tego brakuje, patrząc teraz na te moje kosmetyki. Druga paletka z Eveline to jest ta Galaxy. Mystic Galaxy. Bardzo mi się podoba. To już też taka z fioletami. Z beżami i z fioletami. Ją często używam, bo ją już mam ze 2 lata. Bardzo ją lubię. Piękny jest ten biały. On daje taką poświatę, taką białą, z takim lekkim brokatem. Zależy, jaki jest kąt padania, to tak się świeci. Przepiękny jest ten kolor. Jak Wam nagram makijaż jakiś, to obiecuję, że z tą paletką, żeby Wam pokazać, jak te cienie ładnie wyglądają. I mam też z Golden Rose paletkę, też zwykłą City Style. Z takimi kolorami też na tydzień. Trochę matowe, trochę błyszczące. Beżowe, wiadomo, z pudrowym różem. To jestem nudna, jeżeli chodzi o ten kolor, ale najbardziej po prostu kocham te kolory. Jeżeli chodzi o mnie, jak mam się malować, to właśnie w takich czuję się najlepiej. No i teraz tak, jeżeli chodzi o tusz do rzęs, ja już tuszem jestem pomalowana, bo my jesteśmy już od rana tutaj w biegu, już byliśmy załatwiać od rana sprawy, więc ja się starałam nie malować, bo wiedziałam, że będę chciała nagrać ten filmik, natomiast dla mnie jakby brwi i rzęsy są najważniejsze w makijażu, a reszta może w ogóle dla mnie nie istnieć. I a propos tu Wam powiem, że wczoraj byłam na makijażu permanentnym na poprawce drugiej, więc dzisiaj one są takie mocne, bo za chwilę będą pewnie się robić śrubki i będą odpadały. Bardzo mi się to podoba, naprawdę. Dziękuję bardzo za
profesjonalną obsługę i nie bolało mnie nic, super, nie krwawiłam nic, a wcześniej, 4 lata wcześniej, dosyć sporo krwawiłam i mnie bolał zabieg, więc bardzo dziękuję, tutaj Wam dodam Instagram osoby, która mi robiła te brwi. I jeżeli chodzi o tusze, to ja używam z Eveline Cosmetics. Uwielbiam ten tusz. Słuchajcie, nie wiem, czy się tutaj sfokusuję Wam, bo nie wiem, czy będziecie widzieć nazwę. To jest ten złoty. To jest w ogóle komplet do tego. To jest ta sama nazwa. Bardzo lubię. Ja mi się bardzo podobają te... Mam nieposklejane rzęsy, wydłuża mi, podkręca. Mam już chyba... piątą tubkę, jak nie więcej. A tutaj jest do tego też odżyweczka i często używam tą odżywkę. Kiedyś stosowałam ją częściej, teraz stosuję ją rzadziej, raz w tygodniu, ale stosuję. Widać lepszy efekt z tym tuszem, na pewno. Jak się zastosuje tą odżywkę, widać, bardziej uwydatnia Twoje rzęsy, podkreśla jeszcze bardziej, więc warto. I tu zostały same rzeczy. O nie, jeszcze mam taką jedną tą fajną rzecz, bo tu mam kredki, to zaraz będziemy przychodzić. Z Revolution, słuchajcie, to jest taki rozświetlacz, on jest do ciała albo też no, do twarzy, wiadomo. Z taką pipetką, on jest przepiękny, słuchajcie. Też chciałabym, żebyście zobaczyli, nie wiem, czy to się uda. Jego na twarz bardzo trzeba delikatnie nakładać i wiedzieć też, jak to zrobić. Ale jest po prostu rewelacyjny. Jak ktoś jest opalony po takim lecie, słuchajcie, to tak pięknie to wygląda. Tak delikatnie ci się to błyszczy, ta skórka na twarzy, czy tutaj gdzieś na dekoldzie, jak do sukienek, wiecie, dziewczyny na wesele, czy na jakąś tam imprezkę, naprawdę... polecam i ja to kupiłam też bardzo dawno temu, nawet nie wiem, czy on jeszcze jest na rynku, kompletnie nie wiem, ale podejrzewam, że tak, bo jak ja oglądałam, czytałam recenzję tego kosmetyku, to bardzo wiele z Was polecało go, było nim zachwycone, więc nie sądzę, żeby wycofali to, ale trzeba sprawdzić, bo ja nie wiem. A, i tu się jeszcze zapodziałeś, mam tak, to jest, słuchajcie, z Golden Rose, nawet nie chcę źle powiedzieć. Może z Golden Rose? Już się nawet starła etykieta, nawet nie wiem. Tak, mam tu! Golden Rose, dobrze pamiętałam. Ultra Brilliant Eyeshadow. Roll 1, 01. To jest dla mnie w ogóle jakiś sztos. Jest tak pięknym cieniem w takiej kulce. Zaraz Wam pokażę. Tak. I on się nakłada. Wiadomo, że ja tak nie nakładam, tylko nakładam sobie na ręku, na rękę i z ręki biorę sobie pędzelkiem i nakładam, żeby mi się gdzieś tam to z tego za dużo nie nałożyło i nie zrolowało, bo to błyszczy po prostu jak nie powiem co. To jest tak wydajne. Słuchajcie, ja to mam z jakieś 10 lat, jak nie więcej. Cały czas to używam. Cały czas jest to takie samo. Czyli widzę, że ten kosmetyk jakby, nie wiem, nie ma terminu ważności chyba. Nakłada mi się tak samo, trzyma mi się tak samo. Chyba ja to ukradłam nawet mamie chyba, wiecie, kiedyś. Mama to od kogoś dostała. Mama moja nie lubi raczej cieni do oczu, więc ja to jej... Przepraszam, mamo, jeżeli to oglądasz. Kiedyś ci to zwinęłam, ale ja wtedy miałam z 20 lat. I słuchajcie... No zobaczcie, to jest w ogóle pełne. Ja Wam to pokazuję. Dosłownie tutaj widzicie, jak Wam tak teraz zrobiłam. Nie wiem, czy to będzie widać, że tego ubyło dosłownie, nie wiem, może 3 gramy. Przepięknie. Zrobię Wam też makijaż z tym. No i dla mnie ten kosmetyk to jest w ogóle odkrycia. A, i co my tu jeszcze mamy? Zamiast, zanim dojdziemy do moich pomadek, w których ostatnio zrobiłam mega porządek, to jeszcze Wam pokażę korektor. Mam znan. Korektor znan, dlatego że ta firma jest wegańska, nie testowana na zwierzętach. Bardzo ją lubię. W Rossmanie mam kolor 03.
Ja też miałam pomadę do brwi. Zanim sobie zrobiłam brwi, to ja malowałam brwi i bardzo lubiłam tą pomadę Znan, więc jak ktoś nie ma permanentnych brwi i codziennie je maluje, a szuka dobrego kosmetyku, to polecam pomadę Znan, dostępne w Rossmanie. Ja używałam, miałam chyba dwie, z półtora roku używałam te pomady. Rewelacja. No teraz już nie muszę, bo jak widzicie, brwi zrobione. I przechodzimy w sumie do ostatnich moich kosmetyków. Teraz pokażę Wam pomadki. Tu mam dwie takie pomadki Primarka. Jedna jest typowo matowa. One pięknie pachną wanilią. Dlatego je chyba kupiłam, słuchajcie. Bo w Primarku raczej kosmetyków się nie kupuje. A ta jest typowo taka nude, ale ona jest delikatna bardzo i taka błyszcząca, bardzo fajna, ja bardzo lubię je. Tu mam czerwoną, no bo czerwoną pomadkę dla mnie powinna mieć każda kobieta w swojej kosmetyczce. Zawsze się znajdzie jakaś tam taka okazja, gdzie warto malować usta na czerwono. Ja mam z L'Oreala 297, ta pomadka również ma milion lat. I mam dwie swoje ulubione z L'Oreala, to są te różowiutkie. Ta jest taka lekko powiększająca usta. Dostałam ją od kuzyna narzeczonej. Bardzo ją lubię. Ona mi lekko, tak jak posmarujesz, takie masz mrowienie, no i lekko powiększa usta. Niby. A ta jest zwykła. Ta jest z tych pierwszych ich kolekcji różowych. Też jest taki, takim różem malować usta, jak jestem opalona i latem. Dlatego też właśnie w swojej kolekcji pomadek z Golden Rose mam również taki róż. Ja uwielbiam ten róż i on pięknie wygląda, słuchajcie, do opalenizny. To jest kolor 01. Ja uwielbiam. I mam takie dwie. To jest taka bardziej koralowy kolor, też bardzo ładny. I taki troszeczkę stonowany, taki fiolecik, troszeczkę taka lila. Tą lilę bardziej zimą używam. Mam, słuchajcie, taki kolor również. Pamiętam, bardzo lubiłam. Jak chodziłam na imprezy w Łodzi, to bardzo lubiłam malować się tą pomadką, bo przeważnie właśnie ubierałam czarne jakieś sukienki, czarne jakieś kombinezony i właśnie miałam różowe usta i coś z biżuterii takiego różowego. O, to były czasy. Tak, z Rimmela. Bardzo lubię. Do dzisiaj mam ją i faktycznie gdzieś tam na takie wyjście jakieś, żeby taki dodać takiego pazura czasami zwykłej sukience. Fajny makijaż i naprawdę to działa. I mam z Banana Beauty. Z Banana Beauty, słuchajcie, to w ogóle jest najbardziej chyba kontrowersyjna firma ever. Bardzo dużo instagramowych dziewczyn ma propozycje właśnie współpracy z Banana Beauty. Ja też miałam na początku swojej kariery na Instagramie. Natomiast ja bardzo polecam te kosmetyki, bo ja je bardzo lubiłam. I jak się do mnie ponownie odezwie ta firma, to pewnie po raz kolejny sobie wejdę z nimi w współpracę, dlatego że sobie chwalę te kosmetyki, te pomadki od nich, bo ja tylko pomadki miałam od nich. Tu mam, widzicie, nawet te dwie są bardzo podobne, ale są z dwóch różnych serii. Troszeczkę tonem się różnią, ale bardzo lubiłam, bo one się bardzo ładnie pachną, długo się utrzymują, są takie bardzo delikatnym kosmetykiem, nie są ciężkim kosmetykiem. I taki też odcień. Dlatego jak ktoś, często Banana Beauty robi promocje, jak ktoś wejdzie i wyłapie sobie nieraz fajną promocję, że nie wiem, dwie pomadki w cenie jednej, to polecam, bo warto. Tak się rozgadałam, a tu koniec. No i jeszcze Wam pokażę, mam taką mgiełkę matująco-odświeżającą. Ona też jest taka do tego, żeby mi utrwalić makijaż. Troszkę jeszcze ją mam. Używam ją. Słuchajcie, takie większe wyjścia, to gdzieś tam sobie to popsikam faktycznie. Ona nie robi kropek na makijażu, ładnie pachnie. W sumie tyle. Utrwala chyba ten makijaż. Na tyle, co musi, to go utrwala. No i kochani, to byłoby na tyle. Film będzie chyba bardzo długi, więc muszę go troszeczkę skrócić. Było mi bardzo miło pokazać Wam mój zestaw kosmetyków kolorowych. Może jeszcze coś opowiem tylko o moich pędzelkach. Ja, słuchajcie, pędzle, tak jak wcześniej już wspomniałam, mam od lat z Eco Tools. Nawet ostatnio chyba byłam w Rossmanie, przyglądając się pędzelkom i widziałam, że już chyba nawet nie ma tej firmy w Rossmanie. Nie wiem, czy w ogóle nie ma.
czy nie ma tam akurat ich. Nie wiem, jak dziewczyny wiecie, to możecie napisać mi w komentarzu. Uwielbiam, od lat mam do wszystkiego te pędzle. Wiadomo, może zdarzały się jakieś tam pędzle, takie, które kupiłam pojedynczo, czy takie pędzle, które miałam w paletce, to też je używam. No i mam takie pędzle, kiedyś, jakiś czas temu był szał na te pędzle, takie z takiego włosia równiusieńkiego, półokrągłe. Ja używam je do wklepywania korektora, albo do rozprowadzenia pudru w płynie, natomiast te, one są bardzo delikatne w dotyku i są fajne. Natomiast one bardzo dużo piją kosmetyku, powiem Wam. I dlatego ja puder w płynie rozprowadzam gąbeczką. Tak, jednak wolę gąbeczką. Natomiast korektor bardzo fajnie. Tutaj delikatnie mi się wklepuje. Delikatna, fajna. Ta rzadko używana. Na tyle, kochani. Dziękuję bardzo za oglądanie, za tego vloga. Może coś z tych kosmetyków Wam przypadnie do gustu. Jak macie jakieś pytania a propos jakiegoś kosmetyku, to piszcie. Odpowiadać Wam będę w komentarzu. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym.